Halo, siema do Łordy, z tej strony Żaba, witam was na kolejnym odcineczku z Case Dropika na moim kanale. Przypominam oczywiście o możliwości użycia kodu promocyjnego Żaba YouTube, który daje wam elegancki bonusik do doładowania. My sobie dzisiaj lecimy z tematem i widzowie, tak, pierwsza sprawa, no to tutaj oczywiście widz, który się pojawi do nagrywek z Case Dropa. Będzie widz miał 80 zł na odcinek. Tak na razie uzgodnię. Może w kolejnych edycjach, jak wam się ta seria spoda, będzie większy fundusz dla widza. I wszystko, co wygra, będzie dla niego. Oczywiście zasady tam będą takie jak zawsze. O, Kroxy tutaj widzę, że trafił akurat. Otwiera tutaj. Chyba będzie otwierał tą skrzynkę samą w ogóle, którą my chcemy dzisiaj pootwierać. A zaraz naprawię, że to będzie skrzynka. No to także to jest pierwsza sprawa do tego widza i że będzie pytanko. Ostatnio kurde zapomniałem pytania dać, także taka mała podchwytliwa tutaj dla was, ten podchwytliwe to było. I to, że będzie chyba ostatni film, w którym będzie odpowiedź właśnie na pytanie, znaczy będzie pytanko i kto odpowie będzie dopisany do listy, z której wylosujemy sobie tego widza. Ale dzisiaj będziemy, nie ma póki co eventu żadnego na stronce i się wypatrzyłem taką bardzo fajną skrzynkę. Jest to tutaj skrzynka Złoty Strzał, Złoty Case. Widzę właśnie, że Kroxy tutaj ją nagrywa. Więc pewnie gdzieś tam on też sobie skrzynki w filmik rzuci. No i ja też tutaj poluję na kostę, tak? Jest to skrzynka za 8 zł. No za 7 z hakiem, nie? Zobaczymy, czy tam 7 czy 8 w tytule. Nie wiem, się zaokrągla w górę. No ale tutaj matmy mogę być gorszy. Ósemkę w górę, widzowie, za 8, pamiętajcie. I tak, mamy tu do trafienia 4 mega fajne kostki. I jest też ten tutaj nieszczęsny, można powiedzieć, karamel. Czy to jest karabin od Dawasa w ogóle? Pozdro Dawasi, kto wie, ten wie. Także tutaj 5 kost mam tak naprawdę. Jakby nie chcę by nie mówić, karabin to karambit, a że taki, no to co? To już inna sprawa, tak? Prosimy sobie, jak zwykle tutaj zbyt głośno w ogóle wyłączę tego telegrama, tak sobie do powiadomienia mi skakiwać na filmie. No i naszym celem będzie, o, w ogóle 507 golda aż otrzymujemy. Bardzo spoko, bo nam się ten gold nazbiera. Więc po prostu dzisiaj naszym celem, a ta animacja mnie kurde wyciszę ją jeszcze bardziej. Naszym celem będzie oczywiście trafić tutaj karambita. Nie, tylko jakby tak chyba nie było takiego prawdziwego już tutaj na serio, tylko kostkę inną niż ten graffiti karambi, tak? No szanse są małe, razem to jest 1,1%, ale myślę, że to będzie ciekawe. No i taka tutaj waleczka będzie trochę z tymi skrzynkami. Też ostatnio pamiętacie, jak robiłem tego typu filmy, bo sobie skrzynkę przygotowałem z boku. Jak robiłem tego typu filmy, też pamiętacie, jest kosa! 564 zł, co ma widzę, jak się szybko kosę udało trafić ze skrzyneczki za 8 ziko. No jesteśmy już w tym momencie naprawdę fajnie tutaj na plusik, można powiedzieć. Oczywiście nie wiadomo, jak będzie potem, tak? Ale już mamy koskę, 564 ziko. Mamy chyba tą najsłabszą, no ale to i tak jest piękna tutaj sprawa, biorąc pod uwagę właśnie cenę skrzynki. Dlatego teraz zrobimy sobie moją metodę klasyczną, tak? Czyli coś dobrego nam się uda szybko trafić, no to robimy tak zwane przejście w inną skrzynkę, tak? I zaraz sobie zobaczymy skrzynkę z innej kategorii tutaj. Jest też skrzynka zniżek. Są w ogóle jakieś nowe skrzyneczki. Skrzynka zniżek kosztuje 13 ziko i ona jest zdecydowanie bardziej zbalansowana. Dlatego właśnie dla tego balansu otworzymy sobie tą skrzynkę zniżek i zobaczymy. I ona też chyba całkiem fajnie tutaj wychodzi w ogóle. Patrzcie, jest mocno fajnie tak wyśrodkowana. Pierwszy skin 14,50, czyli już jest tutaj na plusik, więc spoko. Otworzymy sobie za dwa razy ją i wracamy później do tamtej skrzynki poprzedniej. Drugie otwarcie, jakby Asimowek byłoby naprawdę solidnie. Tutaj petka to troszeczkę tańsza. No i trzecie otwarcie. Aczkolwiek nie wiem, no chcielibyśmy też w dobrym stylu tutaj oczywiście wyjść z tej skrzynki zniżek i wyjdziemy w dobrym stylu, jest to gloczek, którego swoją drogą 18 ziko taki ładny hopok kosztuje, na giveaway'a byłby fajny, może go wypłacimy, zobaczymy kurde bela, nie? Dobra, tu fajnie się zaprezentowaliśmy, no i wracamy tutaj, no i teraz ogólnie chciałem wam, to co wam ostatnio zadałem, bardzo się wam to podoba, czyli żebyście musieli policzyć, której tutaj, pierwsza osoba, która policzy, ile otworzyłem skrzynek i w której skrzynce, liczymy po 5, tak, liczymy po 5, to już jest tutaj kolejność obojętna tak naprawdę, nie, czy po prostu czy od lewej, czy od prawej, jest druga kosa, no nowa hack time, patrzcie, dwie kosy już są, dwie kostki są trafione, coś pięknego ta skrzynka, no póki co są to najtańsze, no ale to i tak nie ma co narzekać, tak naprawdę teraz narzekałbym naprawdę tutaj mocnym, kurde, z hipokrytą wręcz aż powiem, bo i tak celem jakakolwiek kostka inna niż tej Karambolden Silet Graffiti. Tych graffiti trochę nazbiera, także Dawasik, pisz na priv, kurde, to ja ci tutaj graffiti podeślę, będzie na konkurs. Śmiejemy się, tutaj kto nie wie, no tak robiłem tak zwane konkursy na tikety, czyli tak, czyli na wpłaty. Oczywiście będzie też taki konkurs, pojawi się niedługo, na razie tam ogarniamy te inne rzeczy.
ale on się pojawi też troszeczkę, myślę, na tym. No to jako taką nagrodę pocieszenia właśnie dawałaś takiego karambola tutaj dla widza, który tam był tak zwanym przegrywem, czyli wylosowany już po rozdaniu nagród, no to otrzymywał, nie? Więc przecież spoko tutaj sprawa. No i walczymy dalej, ojojo, jakby to tak się tutaj maszyna znam zbugowała, lekko tam podkręciłby jakiś tutaj Maciuś maszynę losującą oczywiście, to są żarty. Tym podkręcaniem. I trzecia kosa, trzy na machy knajp. No to coś pięknego ta skrzynka. Ja coś tak czułem, ja tak wszedłem i coś tak czułem, nie? To ciekawe, czy Kroksiemu się udało kosę trafić też z tej skrzynki. No będziecie mogli zobaczyć, porównać od razu, nie? Ile ja trafiłem, ile Kroksi. A my walczymy dalej, kurde, powiem wam, że z 5 minut odcinka my już mamy trzy noże. Ja się szczerze mówiąc spodziewałem, że może jedną tutaj koskę maksymalnie dwie na cały odcinek, czy jakieś 8-9 minut, jak to u mnie te odcinki trwają, a my już mamy trzy nożyki, patrzcie. No to dzisiaj naprawdę tutaj fajnie wyszliśmy pod kątem właśnie profitowym. Szczęście sprzyja, ostatnio mniej sprzyjało, a dzisiaj sprzyja, tak? Tak to jest, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ajajaj, kurde, lorka była flipna gdzieś tam w zasięgu. No zobaczymy, nie? Powiem wam, że chciałem jeszcze odcinek zakończyć, oczywiście na trafieniu koski. Ale zobaczymy, czy nam się uda to zrobić. Już powiem wam, że i tak jest naprawdę spoko, więc nie będę narzekał, jeśli tak nam się nie uda tego odcinka właśnie zakończyć koską, bo już się spoc, jest power, jest kolejna. Nie, kurde, a już byłem prawie pewny, że ta koska wleci nam tutaj kafelek, będzie taka animacja, pum, 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 nie, że tutaj tego nie dopcha, przepcha go nóż i wleci do nas na salony. Good Knife, Lore, ajajaj, tam chyba, nie wiem, czasem tak z góry, czasem z dołu, więc to tutaj różnie, to tak naprawdę jest niewiadoma, czy nam to wleci, czy nie wleci. Fajnie to się tutaj prezentuje, no tutaj, ale to było dobra, tam było z góry wleciało, ale tam było i z dołu też graffiti, więc tu nic się by nie wydarzyło ciekawego. No zobaczymy, no naprawdę grubo zacięliśmy od tych trzech, obawiam się, że, znaczy obawiam się. Moja metoda się sprawdziła. Jeszcze chyba powinienem zrobić ją jeszcze raz, trafiliśmy kosy po nim znowu i znowu, teraz już troszkę za późno tutaj będzie na to tak zwane testowanie tej mojej metody, która gdzieś tam się czasami oczywiście sprawdza, ale też nie zawsze. No i walczymy, no walczymy. Jeszcze wam powiem tak z 5, myślę, mogę otworzyć takich pakiecików, z 5-6 pakiecików i zobaczymy. A jeszcze Shadow Daggersy, jakbym trafił, byłby kosmos naprawdę. Pytanie, widzu drogi, do ciebie, żebym nie zapomniał. Pytanie na dzisiaj jest następujące. Jest, nie ma kosy! Nie ma kosy. Jak już o kosach mowa, jaki jest twój ulubiony nóż w CSGO, w CS2, CSGO? Wiadomo, o co chodzi, tak wiadomo, o co chodzi. Mój to karambol. Karambole lubię, ale też Good Knife, że bardzo lubiłem. Niedoceniane, dużo osób ich nie lubi. Karambole lubiłem najbardziej. A bajonety też w sumie lubiłem, nie? Karambole i bajonety na trzecim miejscu Good Knife Lore. Ja to stara szkoła. Tych nowych noży gdzieś tam raczej zbytnio. Jest, aj! Blisko. Dobra, otworzymy sobie jeszcze dwa razy. I nawet jak to nic nie poleci, mamy goldzika, mamy dzisiaj trzy kostki. Jakby nawet się tutaj nie udało trafić tej czwartej, więc i tak będzie super. A je, tutaj nie, tu wiedziałem, że nie będzie. Spoko, że ten gold leci. Teraz sobie go więcej uzbieramy, żeby gdzieś tam w kolejnych odcinkach po prostu te skrzyneczki mi otwierał za golda. Ostatnio otwieraliśmy, no to ich otworzyć więcej. No i cóż, je, jeszcze raz. Ostatni, już ostatni naprawdę. W tym momencie będziemy kończyć tutaj. I co? I kończymy na tym, że trzy kostki chyba jednak tak, trzy kostki. To było na tyle. Bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony. Do następnego. Trzymajcie się, majstry. Siemano.